Ejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, to jest Cyberpunk. Jestem sobie w takim miejscu, szedłem tutaj gdzieś po kontrakty do Mr. Hentsa i była taka sytuacja, że podszedłem pod ten kościół, tam stał jakiś typ, olałem go i zobaczyłem, że dużo przeciwników jest naprzeciwko za drogą. I poszedłem tam za drogą i się chyba okazuje, że przez przypadek zacząłem sobie questa, bo tak chciałem, wiecie, przed nagraniem sobie pozabijać jakichś ziomków, ten, potłuc się, ponabarzać i tak dalej, a przez przypadek chyba questa właśnie zacząłem i... No i wypadałoby chyba już z wami go kontynuować, nie? Ty! Bo mam lepsze rzeczy do roboty! Wyłaź! No to jestem. Wylazłem, tylko mam problem z celowaniem, wiesz? Jakbyś mogła tak się bardziej na następny raz nastawić, to by było fajnie. Dobra, tu rozwaliłem. Tu nic więcej nie ma. Tu jest coś do zeskanowania. Skrzynia z zawartością. Szczepy, nieznane szczepy należące do różnych osób. Czyli chyba ktoś rozkręcał ludziki. Dobra. Automat, no. Szkoda, że to nie jest automat z szczepami. To by było ciekawe. Dobra, tu coś mamy. Legendary. Skordowana maska, oczywiście dziadostwo, nie? 100 tysięcy rzeczy ozdobnych. Irytująca jest. Irytująca jest ilość trochę według mnie tych rzeczy ozdobnych, ale z drugiej strony można sobie wrócić co jakiś czas do bazy i po prostu te ozdobne wszystkie rzeczy zrzucić, więc też chyba nie ma jakiegoś takiego problemu z tym. I można teraz jakby inne rzeczy inaczej wyglądać, a inne rzeczy mieć na sobie, tak? Jest ten motyw transmogryfikacji. Jak jesteście w chacie, to możecie po prostu skorzystać z możliwości przebrania się i wszystkie rzeczy, które macie w skrytkach pochowane i macie przy sobie, gra udostępnia wam po prostu do założenia. Tylko spokojnie. Zapiszmy sobie. No, oczywiście, że nie mogę zapisać. Po co przecież? Nie zbliżaj się! Gdzie jest Gaspar? Mów! Odsuń się od niego, albo cię rozwalę. Jestem tu po Andersona. Ma stąd wyjść żywy. A ja przyszłam po mojego brata. Gówno mnie obchodzi, pieprzony Anderson. Podnieś dupę! Gdzie jest Gaspar? Mów! Powiedz jej, co wiesz, to nikomu nie stanie się krzywda. Ty dla mnie pracujesz, czy dla gangusów? Mów do kurwy nędzy! Pojebało cię! Co tak stoisz? Pomóż mi! Nie będę nikogo zabijać tylko dlatego, że nie masz nastroju na zwierzenia. Kurwa, nie wierzę. Gaspar nie żyje. Co? Kłamiesz. Miał tylko lekkie zatrucie. Był tak naćpany, że przegrzał mu się edytor metabolizmu. Zapadł w śpiączkę jeszcze zanim trafił na stół. Ale jak umarł? Morfina. Nie mogłem ryzykować, że uszkodzeniu ulegną inne szczepy. Mam pacjentów, którzy ich potrzebują. Gówno mnie obchodzą inni pacjenci! Jesteś mordercą! Zwykłym jebanym mordercą! Jak na Night City, to miał szczęście. Gdyby umarł na ulicy, trafiłby na wysypisko. Nie mogłem nic dla niego zrobić. Po co odwlekać nieuniknione? W ekstrakcji jego wszczepy trafią do ludzi, których wciąż można uratować, rozumiesz? Oddasz mi ciało brata. W nienaruszonym, kurwa, stanie. Nie. Coś ty powiedział? Kurwa! Zrób coś! Gdzie? Jest! No wreszcie. Nie mogłeś tak od razu? W sumie trochę szkoda mi jego ręki. Zrobiłem to, za co mi zapłaciłeś. Ale to nie znaczy, że nie zgadzam się z Niką. Powiem ci tak. Nikt, kto chociaż przez jeden dzień nie znalazł się na moim miejscu, nie ma prawa mnie osądzać. A co z pacjentami? Odel się nimi zajął. Czekają na ulicy. Powiedz mu, że już jest czysto. Musimy wracać do pracy. Okej. Brakuje mi wstępu do tej całej sytuacji, bo ja po prostu tutaj wbiłem do środka i nie mam pojęcia, o co chodzi za bardzo. I teraz mocno mi brakuje właśnie wiedzy, co się tutaj właściwie odwaliło
Drzwi do chłodni. I tu jest coś pokazane. Co, że tym mogę sobie otworzyć drzwi do chłodni? Otwórz. Czyli to jest ten Gaspar? Gaspar Jankowicz. No to w sumie jeszcze go nie porozkręcał. No i dobra, i co tutaj było? Klimatyzacja, system chłodzenia. Dobra. Czyli można było jako tako tutaj się do niego dostać. Ale widzę, że i takie... W sumie nie wiem, czy można było się do niego dostać, zanim się dostało do tamtej babki. Stwierdziłem, że będzie szybciej wyjść stąd na nogach, niż jechać windą. I nie jestem pewien, czy to był dobry pomysł, ale... Ale tak, zrobiłem. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Opuść klinikę. No to opuściłem klinikę. Poszukaj dodatkowych zleceń. Czyli co, teraz czekamy na telefon od Rida? Miałem temu ziomkowi dać znać, że... Agregat naprawiałam do rana. Dwa dni ci pochodzi i znowu zdechnie. Kolonkowa robota, wie. Proponowałem Andersonowi, że przyśle kogoś do wyniesienia tych kosiarzy. Ale powiedział, że chce sobie ich najpierw obejrzeć. Pewnie jest jeszcze w szoku. Wysyłam ci pieniądze. Kontrakt zamknięty. Nie, nie jest w szoku, on ich rozkręci. Tu akurat nie mam dylematu, co on z nimi zrobi. On ich rozkręci i weźmie każdą najmniejszą część z nich. Dobra, co my tu mamy? Mr. Hands, kontrakt. Mroczna codzienność Night City. Kolejny kontrakt. Zadanie poboczne. Kontrakt, kontrakt. Okej, dużo rozrzuconych kontraktów. Te po Night City też mam jeszcze porozrzucane trzy chyba. Trzy chyba zostały dodane w jakimś tam DLC-ku czy czymś. Dobra, spróbujmy się dostać w takim razie. Damy radę? Z moim podwójnym skokiem? Trochę wykiwać grę? Chyba tak. Powiem nawet, że bardzo tak. Dobra. No to myślę, że może jeszcze jednego tego kuścika zrobimy. To co, widzimy się na miejscu, czy biegniemy sobie przez miasto? Biegniemy sobie w sumie przez miasto. Miejcie tą satysfakcję z poglądania sobie Night City. Właściwie ćpuńskiego rynsztoku, a nie Night City. To po prostu nie ma ludzi, którzy nie są, nie wiem, zjarani, naćpani. To naprawdę jest najgorsza dzielnica Night City. Ciekawe, czy coś się będzie poprawiało z czasem, czy coś tutaj zrobimy, czy... Dobra, chęć coś tam. Śniło mi się raz, że zhakowali mi syntę płuca. Już umiałem się udusić, kiedy się obudziłem. Ale Indira Baradca umrze naprawdę, jeśli nie pójdzie na układ z szantażystą. Typ nazywa się Milko Alexis i pracuje dla Voodoo Boysów. Wiesz, co masz robić. A jeśli nie, to przeczytaj załącznik. Spoko, loko. Damy radę, damy radę. Nie wczytaj, tylko zapisz. Nowy zapisik. 100 godzin przekroczyliśmy w cyberpunku. Właśnie przekroczyliśmy 100 godzin w cyberpunku. Ładnie, nie? Nikt nie... punktów doświadczenia. Kto mnie tam? Działko. Dobra, rozwal to działko. Serio, strzału mi zabraknie? A myślałem, że ten typek, którego właśnie zastrzeliliśmy, to będzie ten.
na którego mamy zlecenie, nie? Taki, tak ubrany, tak jakby sugerowało właśnie, wiecie, że jest jakby celem. No, a nie do końca. Dobra, lecimy dalej. Powiedzmy, że jak na razie to skradanie strasznie kijowo mi wychodzi. Biorąc pod uwagę, że już mnie prawie tyle razy zobaczyli. Dobra, tam jest ziomek pod nami. Tam jest kamera. Już nie ma kamery. Dobra. Serio, tu też była kolejna kamera? Coś jest nie tak z tym strzelaniem. Nie wiem co, ale... za dużo strzałów nie trafia. Troszkę mi to zaczyna przeszkadzać. Że aż tyle razy buduję. Szczególnie, że no, wydaje mi się, że strzelam prościuteńko w nich, nie? Jeszcze gdybym strzelał gdzieś indziej czy coś, to jeszcze, ale tak to mi się teraz wydawało, że naprawdę tak idealny, perfekcyjny strzał. Porozmawiaj z dostawcą opcjonalnie. Znajdź Milko Alexisa. O, tu jest dostawca. Hejo. Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. Poczekaj! Nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Jakie interesy? Pracujesz dla Voodoo Boysów? Pracowałem. Po tym, co odjebałeś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. Milko Alexis, jeden z Voodoo Boysów. Mówi ci to coś? Coś tam mówi, ale niewiele. Facet praktycznie nie wypina się z sieci. Wszyscy tu na palcach koło niego chodzą. Pewnie jakaś szycha. To gdzie go znajdę? Mnie nie pytaj. Nie potrzeba mi więcej problemów. Chciałem wybrać opcję niewdzięczny z ciebie sukinkot, ale... w sumie nie żałuję z opcji dialogowej, jaką wybrałem. Może będziemy trochę bardziej się kręcić w kółko przez to, ale... nie żałuję tej opcji dialogowej. Ta opcja dialogowa bardzo... bardzo mi się podoba. Jest zgodna z moim wewnętrznym ja. Mogę się skradać na szybko. Wziąłem sobie takiego perka, że właśnie mogę się skradać na szybko. Co to jest? Aha, to były drzwi. Tu jest dron. Tam jest ktoś. A jest tam ktoś jeszcze niż ten ktoś, czy tylko ten ktoś? Przez to nie przestrzelę. Dobra. Dobra. W sumie to jest... tam tak drzejapę. Dobra, mnie tutaj coś zainteresowało. O właśnie, tu była jakaś drzazga, a tu jest coś, tu jest jakiś wiarek. Dobra, uleć to. Tu coś jest dalej? Nie. Op. Dobra, czyli to jest to, co mówiłem, że będziemy się kręcić w kółko. Ale nie, no jestem gdzieś w innym miejscu, bo to są inne typy.
Nie mam pojęcia, co tu się odwalało przed chwilą. Ale nasza postać się zachowywała jakby... No, mieli tutaj lepsze dragi. Dobra. Nie tu. Jakieś drzwi. Serio. Trafiłem na początek. To jest wejście. Dobra, mocno mi nie wychodzi po prostu chodzenie po tej miejscówce. Jednak trzeba było się dowiedzieć, gdzie jest ten cały... Miciu-niu-niu-ciu-ciu. Milko Alexis. Gdzie on jest? A nie teraz się szwendam, krzątam i szukam typa. Gdzie on może być? Tu byłem. Górą lazłem. Aha, no ma to sens za... Aktywacja systemów obronnych 40%. What? Da heck. No właśnie widzę, że się uruchomił ten za moimi plecami. Aktywacja systemów obronnych 100%. Myślałem, że ta moja rakietnica będzie trochę lepsza. A tutaj ta rakietnica się okazała średniaczkiem. I nie to chciałem, to chciałem. Wait. Ok, pięknie. 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 Gdzie tam jesteście? Okay. Ładnie. Załaduj się. Okej, teraz rakietnica ładnie zadziałała. To czemu wcześniej zadziałała tak do kitu? Awaria systemu. Awaria systemu. Skanowanie obszaru w toku. Wykryto obecność organizmu żywego. Aktywacja procedury ewakuacyjnej. Wyjście awaryjne odblokowane. No i dobra. I że gdzieś jest jakiś typek? A nie, tam się odblokowało. Katana tutaj była. Dobra. Czy tu są jakieś rzeczy jeszcze? Tu jest oczywiście amunicja. Amunicja kosztuje grosze, ale z drugiej strony jest jej pełno wszędzie. W sensie jest mi mnóstwo potrzebne. Pistolet typu smart. Łącze smart. Generacja wszczepu 5+. Właśnie, V++ to jest poziom maksymalny wszczepów, z tego co na razie zauważyłem. Bo sobie Sandevistana, którego kupiłem takiego lepszego, ulepszyłem właśnie do poziomu V++. Kamerka tu była. Nie zwróciłem na nią wcześniej uwagi. Dobra. Wykryto organizm żywy. No to dobrze, że jeszcze byłem żywy, jak wszedł w sumie ten komunikat. Mogę zapisać? Mogę. Hej, hej. Ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netrunnera. Chyba nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. Milko już jest trupem. Ty jeszcze masz wybór. Nie wiem, kim jesteś.
ale lepiej się odsuń. Szkoda kuli na Milko. Wiem, co mówię. Jestem z Netwatchu. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Poznałem ostatnio twojego kumpla. Też się kręcił koło Wudu Boysów. Jego też przywitałeś z odbezpieczoną bronią? Sam zaczął. Próbował mnie wysmażyć. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korpusami. Daj mi się chociaż odpiąć od Milko. No dobra. Ale jeden nerwowy ruch i leżysz. No, tak lepiej. A teraz posłuchaj. Nie możesz zabić Milko. Nie teraz. Tak? Spróbuj mnie powstrzymać. Posłuchaj. Od paru miesięcy siedzę w tej norze z bandą troglodytów. Narażam życie, żeby rozpracować siatkę szantażystów i morderców takich jak Milko. Ale żeby to zrobić, muszę najpierw znaleźć tego, który pociąga za sznurki. Będziesz musiał jakoś sobie poradzić bez Milko. Nie rób tego! No, powiem szczerze, szybko padł. Nie sądziłem, że tak to będzie wyglądało, ale no, fajnie złożyłem ten pistolet. Muszę przyznać, że fajny jest ten pistolecik. Dobrze, że się wróciłem do skrytki po ten pistolet. A w sumie później sobie na necie właśnie czytałem, jaki jest najlepszy pistolet do buildu grania po cichu, taki z silencerem i tak dalej. I ludzie na necie właśnie pisali, że dokładnie ten, który znalazłem, w sensie ten, po który się wróciłem. Niego się dostaje tam za serię misji którąś. I jak widać, chyba jest najlepszy. No dobra, skończyliśmy już sobie dwa zadanka w Dogtown. Czy gra nam teraz powie... Wiesz, dlaczego lubię z tobą pracować? Bo nie trzeba ci dwa razy tłumaczyć, co masz robić. Serce klientki cieszy się i raduje. Przelew już poszedł. Zlecenie zamknięte. No i bardzo dobrze i poprawnie i tak ma być. I to będę jeszcze nie widziałem tych czerwonych zrzutów, jak tak sobie luźno biegam. Czego się pchasz? A propos Ideolos. Dokładnie teraz powiedziałem, że nie widziałem czerwonych zrzutów, nie? Tum, 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 tum. Czemu nie wskoczył? No dobra. Ding, 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 ding. Hello. Welcome. To Jackass, my friend. Ale ładnie wychylił główkę. O ty gnoju! Może jesteś szybki, ale na pewno nie tak szybki jak kula z mojego karabinu. No weź się przeładuj. Co mnie trafiło? Tu. Nie ma. Tu. Nie ma. Tu. Nie ma. Tu. Szlak! Przestań bezczelna mendo. No. I się zrozumieliśmy. Dalej jestem w trakcie walki? O nie! Totalnie zapomniałem, jak to się hakuje. Dobra. 1C, później będę musiał w tej linii wybrać. Dobra, 1C, 1C, BD. Nie pasuje mi to. 1C, 1C, BD i 1C. Okej. Okay. 1C, 1C, BD, 1C. Git. No i tyle, nie? Chyba tyle. Tam je typek.
ale tak idealnie główkę wychylił. Tak, tak. Perfekcyjnie. Podniszczony hełm. Big Mac. Modyfikacja karabinów i pistoletu maszynowego. 55 pojemność magazynka. Ładnie. Warden. Pistolet maszynowy typu smart. Podwójny plus. Ładnie. Czyli to, co mówiłem wam przed chwilą właśnie, że na stale zwiększa udźwig o 2. Fajnie. Amunicja do karabinu. I polecenie do zrzutu numer... coś tam. Przeczytaj wiadomość. Informacja dla pilota przejmującego zrzut. Paczkę należy zrzucić w miejscu odosobnionym. Paczka jest wyjątkowo ciężka. Sprzęt bojowy różnego rodzaju. Najprawdopodobniej silniki hamujące nie dadzą rady odpowiednio wyhamować zrzutu, to w efekcie dojdzie do silnego uderzenia o ziemię. Aha, okej. Czyli było jakieś takie ostrzeżenie, żeby tym nie pierdyknąć w ludzi. No nic. W ludzi przynajmniej nie pierdyknął, nie? To, że zrzucił na teren zamieszkały... No ale... Ale nie bezpośrednio w ludzi. 2709 punktów doświadczenia. Ładnie. Fajnie, że się znajduje dość dużo tych drzazg właśnie z punktami doświadczenia, bo brakowało tego wcześniej. Dobra, w sumie jestem przeciążony. Super. Nie dam rady serio nic. Tak, tak totalnie nic. Okej. Myślałem, że... Że to tak nie aż tak działa. Dobra, przydałoby mi się w takim razie podjechać i to sprzedać. I może w międzyczasie się odezwie do nas nasz przyjaciel od pani prezydent. Fajna fura, nie? W sumie jest widok ze środka? Jak to... Jakby się przełączało widok? Uzbrojenie pojazdów C. Ooo! To ma karabiny i rakietnice. F. Zmiana kamery Q. O właśnie, o to mi chodziło. Że to w środku jest cały ten. Widać co jest na zewnątrz, nie? Że to jest jako monitory, jako wyświetlacze. Zarąbiste to jest. To akurat mi się mega podoba w tym. Ups. No serio. Jeszcze ktoś mi wlezie pod koła. Jeszcze coś ten? No, kulka w głowę czy coś? Kulka w głowę? W sumie jadę ich kradzionym samochodem, który zakosiłem z trupów ich przyjaciół. Obok trupów ich przyjaciół. Mogłem sobie bliżej podjechać. Naprawdę to do dupy działa, to przeciążenie. Dobra, ja się pobawię, może w międzyczasie zadzwoni. Dobra, udało mi się w międzyczasie ulepszyć pistolet, coś się tu poszwendać, zabić kilku ludzi, ale telefonu cały czas nie dostałem. No to dostałem bzdurne wiadomości. Reed, zostajesz w Dogtown. Jesteśmy w drodze, na razie bez większych przeszkód. No dobra, to sobie już przeczytałem. Dzięki, lubię dostawać napiwki. To moja duma i chluba. Dzięki tobie lista moich klientów jest już dłuższa niż nowy model Alvarado. Pamiętaj, że to się opłaca El Capitan. Super oferty od razu z bonifikatą. Korzystasz z niej od razu albo ciułasz procent do procenta, rzuciłasz giga zniżkę na swoją wymarzoną karocę. Tylko żeby nie było. A, rabat jest jednorazowy, a ja myślałem, że na stałe. Kurde, dupa. Myślałem, że to jest rabat, który zbieramy na stałe. Jakby ze wszystkimi samochodami. Kurde. Co tam słychać u mojej ulubionej legendy z Night City? Pamiętasz o robocie? Żadna ze mnie legenda, ale zobaczę, co da się zrobić. Fred McVeigh. No i to rozumiem. Obiecałem chłopakowi, że przyślę kogoś z głową na karku, więc tylko ty się nadajesz. Aaron ostatnio boksuje na ringu w, na ringu w Dogtown. No i tego typa zabiliśmy już, nie? Dobra. No i co? Czekamy dalej.
może przewinę czas po prostu? O! To może być genialne. To może być genialny pomysł, na który wcześniej nie wpadłem. Kiedyś dawałeś mi za darmo. Zatrzymałem w idealnym momencie. Po prostu w idealnym momencie tej rozmowy. Gwiazdy przed oczami, znajdź Arona. Ty, to mam questa zaraz koło siebie. Bo wtedy byliśmy razem, debilu. Czekajcie, ciekawi mnie dalsza część tej rozmowy. Kiedyś dawałaś mi za darmo, bo wtedy byliśmy razem. Ej! I teraz koniec? I nic więcej nie zdradzi, nie powie? Dobra. To będzie, jeśli to będą zadania bokserskie, to nie mamy totalnie żadnych szans. Po pierwsze, nie pamiętam, jak się boksowało. Po drugie, nie mam do tego w tym momencie bildu. Uwaga, uwaga! Kto jeszcze nie stawiał? Przyjmuję ostatnie zakłady! O, który z nich to Aaron Waynes? A, no, ten w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? Will Corey. Taki tam chłopak z Dogtown. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnia szansa. Wiem, jak wyglądają takie ustawki. Kosisz ode mnie stówkę, a zarobię ile? Dychę, dwie? 25. Heywood gramy inaczej. Stawiam na Arona, ale potrójną stawkę. A jak wygram, zgarniam całość. Stoi? No, ale niech będzie, stoi. No wejrzysz się, Aaron, rusz. Koniec! Proszę państwa, to koniec! Waynes wygrywa przez knockout! Nie, typek wstał. Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. No i dobra, i co my chcemy od tego typa? Zarobiliśmy czystówy. Solidny sierpowy. Dzięki. Jestem V. Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. Słuchaj, V. Mam sprawę do załatwienia. Z niebezpiecznymi ludźmi. Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie. I przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Jak się ruszysz? Okej. Pomogę. Opowiedz o szczegółach. U kosiarzy jest taki jeden Reaper. Damir. Znam go z czasów, jak jeszcze byłem animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Dlaczego tylko Damir może... Jesteś pewien, że tylko ten Damir może ci pomóc? Wiesz... Znam paru dobrych Reaperów, z którymi łatwiej się umówić. Myślisz, że na to nie wpadłem? Damir to jedyna opcja. Słuchaj, to chujowa historia, V. Opowiem ci resztę na miejscu. To co, jesteśmy umówieni? Git. No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później, w Terra Cognita. Git. No to widzimy się na miejscu. Okej, jestem już prawie na miejscu i jadę z zarąbistym autkiem. Sobie przypomniałem, że to autko było naprawdę fajne, tylko się nim strasznie źle steruje i nie jestem pewien, czy tak było od początku, czy coś się stało po tym update'cie, że go jeszcze bardziej rzuca. Tak to nie można wiesz, najlepiej na kogo opisać. Startuje. Serio? No pewnie, że tak. Mogę wiedzieć, o co im chodziło? Ja sobie tu na luzie przyjechałem moim zajebistym autkiem, które okazało się, że ma wyposażenie bojowe notabene. A ziomki się na mnie rzucają. Okej, poczekam.
V. No, dobrze, że jesteś. Dawaj, idziemy. Przypomina tych trochę typa z mafii Trójki. Terra cognita. Robi wrażenie, co? Powiedzmy. Szczególnie z tymi trupami przed wejściem. Mega wrażenie. Nie tamtędy? B się chowa? B się chowa. Niech właśnie wszędzie płyny, wszędzie płyni. Wszędzie na waleńce. Mów, co tam u ciebie ciekawego, ziomek. Miałeś opowiedzieć historię, dlaczego tylko ten typ może ci pomóc. To jest ten duży budynek. O tam, przed nami. Damir ma pracownię na tyłach. I mam... Zanim wejdziemy, jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. Dawaj. No to mów. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że animalsi ustawiali mi walki. Nasza liderka, Angie, sama decydowała, w której rundzie się położę. Mam w głowie chip, który jej na to pozwala. Kurwa. No, bloker błędnika. Tak to się nazywa. Wystarczy nacisnąć i pyk, leżę. Dlatego bałeś się iść pod nóż u innego Reapera? Chcesz, żeby chip wyjął człowiek, który go wstawił? Tak. To się kurwa musi wreszcie skończyć. Chciałem być bokserem, V. A oni zrobili ze mnie klauna. Jak się teraz podłożę, nikt mi już nic nie zorganizuje. Ze mną koniec, rozumiesz? To moja ostatnia szansa. No to nie zmarnujmy jej. Piękna, ckliwa historia. Dotrzyj z Aaronem do kliniki. Kosiarze mają tu ochronę i to całkiem solidną. Masz jakiś pomysł, jak wejdziemy do Damira? Jeszcze nie, ale zaraz coś wymyślę. Zacznę od tego, żeby nie wysadzić się minami. I przy okazji nabić sobie trochę inżyniera. Słyszysz mnie? Kurwą jesteś! Nie ja, ale ty tak. Kolejny raz, serio. To by było na tyle, jeśli chodzi o wejście po cichu, nie? Wydaje mi się, że tak. No tak szczerze, to... Za bardzo się nie chowam. Wait. Kogo? Tylko co mi to dało? Nic, nie? Wylazłem na górę. Super, świetny patent. A nie, mogę tu wyskoczyć jeszcze wyżej. Mogę się jakoś tak dostać na tyły, czy coś? Zbugowała mi się postać przed chwilą w ogóle. No dawaj, gnida, pokażysz. Idzie za mną ten mój ziomek, czy tak? Tak sobie myślę, że chyba polazłem od złej strony, w sensie... To jest chyba wejście, tak jakbym chciał ich obejść właśnie od tyłu po cichu. I... Jej, jaki macie kod do zamka?
Dajcie znać. Nie mogę użyć siły, wyczyść półkę. O, wyczyściłem, wyłączyłem systemy. Tylko spoko, wyłączyłem systemy chyba po tym, jak je uruchomiłem, więc gra stwierdziła, że i tak już wrodzą nie wiedzą, więc teraz to se mogę wyłączać, nie? Wyłaź do cholery! Wylazłem wam prosto na twarz. Bardziej się już nie da. Wszystko jasne, masz wyjebane, chuju. Uuu, ta wieżyczka też mnie nie lubi. Uszkodzenie broni, hakowanie wroga. No, odwal się mi od mojej broni. Nasi padają! Ty mendo chamska, ty bezczelna. Jebać! Czemu po rosyjsku? Jebać. Ty, skąd? No i nie widzę cię. Ty się mnie skądś, o właśnie, odbijasz. Jebać sukę! Suka bliet. Jebać sukę. Ogarnijcie się do cholery! No to jakby ja ich ogarnąłem, nie? Tak. Serio. Cię kurwo zaraz trafię drugi raz! No chyba nie. Wait. Róbmy taki myk. I taki. No nie! Jak ja uwielbiam ten moment, kiedy wiecie, już mam taki zaplanowany, taki. O, ale zrobię rzeź. I w tym momencie się okazuje, że. Zrazu obasalcja! Muszę przeładować broń, nie? Tym, 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 tym. Tu mi się coś wyświetla na fioletowo. To była ta broń? Nie, tu coś leży. Dobra. Kurwa, dojadą nas! Gdzie? Skąd? Ziomek? Tam jest jakaś pojedyncza pierdoła, a ty mówisz, dojadą nas. Ja nie mogłem ogarnąć, gdzie są schody. Wielkie, ogromne schody na końcu korytarza. Oczywiście, że nie mogłem ich ogarnąć. Tędy nie przejdę. Of course not. Mogę sobie tak tam doskoczyć? Oczywiście, że nie. Przestańcie mnie hakować, głupie mędy. Chociaż z drugiej strony przynajmniej sobie te kamery rozwalam, nie? Dobra, tędy. W sumie chyba nie tędy. Chyba tędy. Nie. Do góry, do góry. Okej. To był bardzo głupi pomysł, ziomek, były 2 metry od ciebie. W sumie ja byłem nie lepszy, bo ja strzelałem do niego ze snajperki, będąc 2 metry od niego. No ale... Jazda! On to już w ogóle. Dobra. I? Sykło, sykło. U ciebie z nosa potekło. Siema. I nara. Znowu mi łeb chciał schakować, po prostu każdy z nich chce mi dopierdzielić hakami. Ciekawe, czy to tak specjalnie zrobili, żeby bardziej opierać ten dodatek na hakach? Bo jakby wzmocnili dość mocno mechanikę haków, w sensie dodali kolejkowanie, coś tam, a ja w tej grze w ogóle nie korzystam z haków. I mam takie... No fajnie, ale nie dla mnie. Nie? To się nie otwiera. Nie, nie chcę się bawić w chowanego. Chcę was znaleźć, tylko to wy mi się chowacie.
No właściwie to twoi koledzy w większości nie żyją. Serio? Tam mnie wyłapała jakaś kamera? Mogę podnieść ciało, jakbym chciał. Pokaż się! Tu jesteś! No i wszystko jasne. A to jednak dobrze byłem. Pracownia Damira jest na samej górze. To jednak w dobrej miejscówce byłem. Tu i tu. Nie wiem, czy tu jest szyba. Nie ma. Okej. Okay. Czyli dobrze, że nad tym skakałem. Zamknij. Genialne. Jeszcze jakby się tak teraz okazało, że tych drzwi nie da się otworzyć. W sensie one się zamykają i koniec. Wiedziałem, że to będzie tu. Just I know it. I knew it. Aaron. Damir, Damir. Kopelat. Wiesz, po co tu jestem? Człowieku, mówiłem, żebyś nie przychodził. Kurwa, przyprowadziłeś ochronę? Kto tu w ogóle jest? Spokojnie. Ja się tylko upewniam, że Aaronowi nic się nie stanie. Zrozumcie, jak Angie się dowie, że się spotkaliśmy, skończę w Coronado. Z betonowymi butami i dziurą w ryju. Daj spokój, Damir. Jesteś najlepszym reaperem w tej części Dogtown. Angie nigdy cię nie ruszy. Po prostu pomóż mi z tym pierdolonym chipem. Kurwa. Ja pierdolę rany. Dobra. Załatwmy to szybko. Wskakuj na fotel, Aaron. Mam wrażenie, że będzie chciał nas przekupić. Jego uśpi i będzie próbował nas przekupić. Wi. Muszę mieć pewność, że się obudzę. Zaczekaj przy mnie. Proszę, okej? Okay? Czekamy. Czekamy. A, tu jest, dobra. Ja bym tak stał, nie? Tam cały czas. Ten dźwięk jak u mechanika, nie? Załatwione. Bloker wyłączony. Chłopak niedługo się obudzi. Wyłączyłeś chip? Miałeś go usunąć? Tak, ale wszczep jest spięty z błędnikiem, więc procedura byłaby inwazyjna. Bezpieczniej założyć blokadę receptorów. Chip nie działa, a Aaron szybciej dojdzie do siebie. Dobra robota. I chuj. Słuchaj, Angie, wiesz jak jest, no. Weszli tu z bronią, kurwa... Damir, ty możesz wypierdalać. Pogadamy potem. No i proszę, jest. Mały Aaron. Ciekawe, co mu się śni. Widzę, że ten jeden raz chłopak pomyślał i nie przyszedł sam. Powiedz, będziemy mieć problem? Skąd wiedziałaś, że tu jesteśmy? Śledziliście nas? Mamy tutaj swoich ludzi. Ale to bez znaczenia. Skupmy się na tym, co istotne. Człowieku, zdajesz sobie w ogóle sprawę z tego, kogo chronisz? Byłego gangusa, który chce naprawić to, co spieprzył. Jeśli chodzi o Aarona, jest na to za późno. Chłopak był naszym cynglem. Ściągał długi, łamał nogi, a kiedy było trzeba, podpalił komuś dom. Taki typ człowieka. Przemoc trzeba kierunkować. Pielęgnować. Dlatego zainwestowaliśmy w jego trening i w szczepy. Aaron ma u nas dług. Chcemy tylko, żeby go spłacił. Położy walkę z Vince'em i jesteśmy kwita. Aaron nie ma żadnego długu. Zarabiał dla was przez lata. Wystarczy. Ta. Gówno zarabiał.
ale ta walka to co innego. Tym razem dogadaliśmy się z poważnymi ludźmi. I co? Po prostu wciśniesz przycisk, tak? Chodzi ci o bloker? Nigdy go nie użyłam. Aaron zawsze kładł się sam. Nie wyszedł na tym źle i ty też źle na tym nie wyjdziesz. No odpuść. Dopilnujemy, żeby chłopak się podłożył. Po walce odpalimy ci 10%. Zrobimy jeszcze inaczej. Aaron pośpi ile potrzebuje. Chyba, że chcecie skończyć jak Sasquatch. Nie sądziłam, że chłopaka stać na kogoś z tej półki. Pomyliłam się. Zanim Aaron się obudzi, zastanów się, co mu powiesz. Dobrze ci radzę. Pa, pa. Miło było. Nie zabiłem was, pamiętajcie o tym. A mogłem zabić. A mogłem. Nie polecam tego zabiegu. Jak się czujesz? Jak gówno. Ale dobrze mieć to już za sobą. Jak byłeś na fotelu, przyszli twoi znajomi. Porozmawialiśmy sobie. O kurwa. I co? I nic. Przekonałem ich, żeby dali ci spokój. Ja pierdolę, niedobrze. Jak przyszli po mnie tutaj, to przyjdą i po walce. Może nie wystarczy pozbyć się chipa, nie wiem. Myślisz... Kurwa, może powinienem się podłożyć. Angie opowiedziała mi o twojej przeszłości. Nie wszystko da się załatwić wizytą u Reapera. Tu nie chodzi o boks, ani o twoją karierę. Grasz o coś innego. Chyba... Tak. Chyba zrozumiałem. Dzięki, Vi. No, okej. Tylko mam dziwne wrażenie, że to nie dotarło do niego tak, jakbym chciał, żeby do niego dotarło. Ale... no, dobra. Miejmy nadzieję, że dotarł do niego pozytywny przekaz naszych informacji. No, nie powiem, jestem pod wrażeniem. Mało kto umie zamknąć Angie dziób. Ale teraz zjeżdżajcie, kosiarze was wypuszczą. Kto nas wypuści? Oho! Wypadź stąd, bo się tobą zajmę. Kusicie, kusicie. Ja тебе ракету в жопу запихаю и в космос запущу. Будешь новым спутником. On mi właśnie groził. Torebkę sobie z ciebie zrobię. Ja bym wyszedł naprawdę na spokojnie. Nie robiłbym im żadnych, naprawdę żadnych, ale to żadnych kłopotów. Ale nie będzie mi ciul głupi jeszcze w tym języku groził. Nara. Miło było. Nie możesz teraz zapisać gry. Ja zawsze próbuję zapisać w windzie. To jest po prostu mój nawyk. Co, za mną? Idź mnie stąd! Ujobowaj odsюда. Znowu kusisz? Znowu kusisz? Dobra, nie no, wyjdźmy już. Cofnij się. Jedni potrafią po ludzku mówić, inni nie. Aj, kurwa. Wykryto uszkodzenie chipu relik. Czekaj, aż Aaron się odezwie. Dziom, dziom, dziom. Tam jest kolejny zrzut. Dobra, no nic. Przydałoby się w tym momencie chyba kończyć. Bo wiecie co? Zróbmy sobie przewinięcie czasu. Może akurat siądzie. Może akurat siądzie. I będzie co chciałbym, żeby było. W sumie ciekawe, czy zrzut zniknie, skoro przewijam czas. Jest Reed! No w końcu! Hej, jestem w mieście. Jak sytuacja?
złapałem parę zleceń. Z przesyłką wszystko w porządku? Trochę ją wytrzęsło. Wpierw łódź, potem cywilna awionetka. Ale dotarła pod właściwy adres. Jak u ciebie? Okręciłem się po dzielnicy, złapałem parę zleceń. Wciąż szukam naszej znajomej netranerki. A to poszukamy razem. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Rozumiem. Gdzie się spotkamy? The Moth. To bar w Longshore's Fax. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. Okej, więc mamy pomysł na kolejny odcineczek. Bajo na razie, cześć, miłego dzionka, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.